Szanowni Państwo, czy dojdzie do tego, że służby i policja będą mogły w sposób niejawny przeszukać mieszkanie, samochód bez wiedzy właściciela? Stawiamy znak zapytania, ale takie właśnie przepisy są opracowywane obecnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Toczy się proces legislacyjny kodeksu pracy operacyjnej funkcjonariuszy policji, służb dotyczących właśnie zasad pracy operacyjnej. I to jest dobry kierunek, żeby to usystematyzować. Natomiast to, co nas martwi głęboko, to pojawiający się pomysł właśnie z niejawnym przeszukaniem mieszkania, z przeszukaniem samochodu. Szanowni Państwo, to wydaje się zbyt daleko idące uprawnienie, które rodzi bardzo duże ryzyko nadużycia. Oczywiście jesteśmy za tym, żeby generować zaufanie względem funkcjonariuszy, zaufanie względem policji, zaufanie względem prokuratury, bo to świadczy o sile państwa, więc nie chcemy tego zaufania podkopywać. Ale to, co jest niestety doświadczeniem historycznym naszego państwa, to zdarzające się regularnie nadużycia ze strony polityków, którzy wywierają presję na funkcjonariuszy i niektórzy tej presji ulegają, żeby nadużywać władzy. Taka okoliczność, w której się w sposób niejawny wchodzi do mieszkania, przeszukuje samochód, no rodzi niestety ryzyko odrzucenia jakichś materiałów obciążających ułatwienia sobie sprawy. No, możemy niestety sobie wyobrazić, co by było, gdyby to była sprawa związana z politykiem i gdyby się pojawiła chęć nadużycia właśnie ze względów politycznych takiego uprawnienia. O tym się nie śniło Mariuszowi Kamińskiemu, Zbigniewowi Ziobrze, a takie właśnie przepisy, taki właśnie kierunek przyjmuje uśmiechnięta Polska Donalda Tuska. Także jesteśmy temu przeciwni. Uważamy, że to rodzi bardzo duże ryzyko nadużyć, a szczególnie jeżeli decydentami są takie osoby o ideologicznym, fanatycznym nastawieniu jak minister Bodnar.